Twoje 40-lecie twórczości artystycznej. No tak. Co ty przygotowałaś? Zastanawiałam się, czy je obchodzić, ale z drugiej strony jest to okazja, żeby przypomnieć tym, którzy od lat proszą mnie o dorosły repertuar i takie piosenki są i na przykład ty nie masz pojęcia, jakie to są piosenki, bo ich nie znasz. I to jest właśnie powód, dlaczego będę obchodzić jubileusz. Po pierwsze, zagram bardzo dużo fajnych koncertów z moim zespołem, z gośćmi zaproszonymi, specjalnymi, i to nie będą koncerty takie, z jakich mnie znacie, tylko właśnie będą pomieszane piosenki z różnych etapów mojego życia. Oprócz tego wreszcie zagram trasę w filharmoniach z repertuarem swojej ostatniej płyty z piosenkami Disneya, symfonicznie, bajkowo. Przygotowuję się do paru występów telewizyjnych, festiwali, także będzie reedycja mojej płyty Wibracje, której też nie znasz, ale będziesz miał. Ale nie, no czytałem. Tak. No i myślę, że będzie dużo jeszcze rzeczy, o których nie mam pojęcia dzisiaj, na początku stycznia, a po kolei będą się wydarzać. Na pewno jeszcze ukaże się piąta płyta z cyklu Czarodzieje Uśmiechu. To jest taki charytatywny projekt muzyczny, do którego zapraszam gwiazdy śpiewające w duetach z dziećmi. Chcę przypomnieć tylko, że sprzedaliśmy tych płyt jako Fundacja Ronalda McDonalda prawie 300 tysięcy. Zbudowaliśmy rodzinny dom, czyli bezpłatny hotel dla rodzin bardzo chorych dzieci w Krakowie, a teraz zaczynamy budować w tym roku taki dom w Warszawie, więc będę bardzo, bardzo aktywna i pracowita w tym roku.